niestety to mi się tutaj cały czas loto mi to. Trzeba to jakoś inaczej ogarnąć. Edita i Nicole. Gabi, Pepe. Bueno, mirad, voy a enseñaros, no sé si lo he comentado, un poquito de cada vale, parte, ¿eh? Un de la perfecto. Parte moderna, otro antiguo, ¿eh? Venga, para que veáis lo más posible, ¿vale? Y luego... Teraz ja wraz z moimi przyjaciółmi wsiedliśmy do turystycznego samochodziku i miły pan opowie nam bardzo dużo informacji o Madrycie. Jednak mój hiszpański jest jeszcze na etapie szlifowania i nie wszystko zrozumiałam, więc przygotowałam dla was 3 ciekawostki o Madrycie, a podczas tego wy zobaczycie piękne widoki w skrócie. Oto pierwsza ciekawostka. Madryt jest domem dla najstarszej restauracji na świecie, Restaurante Botín, założonej w 1725 roku. Botín jest wymieniony w Księdze Rekordów Guinnessa i słynie z tradycyjnych hiszpańskich potraw, takich jak cochinillo asado, pieczone prosie, i cordero asado, pieczona jagnięcina. Ciekawe, prawda? No to czas na drugą. Na Plaza Mayor, jednym z najbardziej znanych placów w Madrycie, znajduje się pewna tajemnica – małe drewniane drzwi. Drzwi te prowadzą do wnętrza jednego z budynków, gdzie podobno odbywały się spotkania masońskie i inne tajne zgromadzenia w przeszłości. I kolejna ciekawostka to – Madryt jest jednym z miast w Europie o najczystszym niebie dzięki swojemu położeniu i korzystnym warunkom klimatycznym. Średnio w Madrycie jest ponad 300 dni słonecznych w roku, co czyni go idealnym miejscem do spacerów i zwiedzania na świeżym powietrzu przez cały rok. Proszę państwa, bardzo miła wycieczka. Pascal! Ciao! 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 Nagram go? Nie nagram go, bo zasrany pocket jest zepsuty. No nic, o teraz. Pojechał do góry, bardzo miła wycieczka, ale jestem zmęczona i głodna. W życiu byśmy tyle rzeczy nie pozwiedzali, idąc nogami swymi. Więc 79 euro, czy tam ile, albo 109, sorry, 109 albo 79, już teraz nie pamiętam. W każdym razie godzina jeżdżenia i żeśmy tyle rzeczy obejrzeli, tyle rzeczy sobie nagrałam, że szok, to byśmy chyba nawet połowy żeśmy, no ale nie dalibyśmy rady tego wszystkiego zwiedzić, jakbyśmy chodzili pieszo albo metrem. Mamy tylko jeden dzień, więc no, to jest taka fajna opcja dla tych, co nie mają tygodnia, żeby sobie pozwiedzać całe miasto. Jeszcze była opcja dwugodzinna, tam dopiero jeszcze było jeszcze więcej rzeczy. No ale to myślę, że ta godzinka wystarczyła. Co tam? Kie? Kierowniku, daj 2 złote. Jefe, damy 2 euro. Dobra, teraz na spokojnie. A ja sobie lugar donde Nicola quería ir, si? Piękne to, no to robi wrażenie. Yo quiero ir a esta plaza para ver. ¿Vale? ¿Podemos? Gabriel quiere ir también a otro lugar. ¿Gabriel? Ah, ok. No, pero Gabriel no quiere ver. ¿Que quiere ver la plaza? La plaza, sí. No tak troszeczkę bliższa to wszystko widzę. Niesamowite miejsce. No dobra, tu jest ładnie. Dobra, Madryt już troszeczkę został odczarowany, że tak powiem. Dzięki temu panu, dzięki Pascalowi, Madryt naprawdę jest dla mnie fajnym, ładnym miejscem, ale gdyby nie on, to niestety zostałabym z bardzo złymi przeświadczeniami o tym mieście, a dzięki niemu mam super wspomnienia, super rzeczy widziałam. I był przemiły ten pan. Cały czas gadał, cały czas opowiadał. Rozumiałeś wszystko, co gadał? Ja też nie. Muszę przetłumaczyć.
Święty Panie, ogromne to jest. Patrzcie, ludzie są tacy maleńcy, a to jest tak wysokie, że szok. Szok normalnie, ogromne. Ale co najważniejsze, chcę iść zobaczyć ten park. Tam, gdzie te właśnie widać korony drzew. Niesamowicie to wygląda, no. Zamknięte, widzicie? Teraz nie wejdziesz. A jeśli puede entrar, no? Co? Co widziałam, Przemku? Ten gościu ma aparat, taki niby stary, nie? No. A tak naprawdę tam w środku ma nowy. A, no okej. Okay. Kłamstwo. Kłamstwo. A, to zdjęcie, że robisz dookoła, to jest fajne. To jest fajne, Przemek. Chcesz? Chcesz, Przemek? Chcesz? Nie. O, tam jest jeszcze kosz, zobaczmy. Może będzie działał. Ale żeśmy taką trochę słabą trafili pogodę. Zaraz się będę musiała poubierać. Co to, serio? Koleś leży i śpi na środku? Lol. Ludzie są niemożliwi, nie? No nie, no musisz zapłacić. A tu z lewej. Tienes que pagar, premyślało. Komu pagar? Sese. No jest komu pagar. Eso no funciona o qué? A duro, ¿verdad? Eso. Por favor, ¿cómo se usa eso? Nunca sabe. Nie, no poważnie. Już co chwilę ktoś próbuje i tego i nie idzie śmieci wyrzucić. Lol. No po prostu masakra jakaś. No nic, idziemy. To chciałam zobaczyć. To tam mnie najbardziej interesuje, to gdzie tam ci ludzie stoją i też oglądają to. Przemek, wyciągniesz... No dobra, nieważne. Hop, kulka, hop. Ślicznie. Galeria de las Colecciones Reales. No dobrze, proszę Państwa, idziemy dalej. Tędy jechaliśmy, a teraz idziemy dalej, tam gdzie wjechać nie mogliśmy. Sobie tutaj mogę wejść po prostu i ponagrywać. Zobaczymy, jak to tam z tamtej strony będzie wyglądało. Na razie wygląda to ciekawie. Dość ciekawie. Niesamowicie ogromnie wielki plac i mnóstwo ludzi. Mała wiła. Chodź, kuleczka, chodź. Bo cię ludzie zdeptają, wiesz? Nie możesz się tak oddalać. Chodź. No tutaj też to robi wrażenie. Niesamowite to jest. Vamos, kulki, vamos! Niesamowite. Dobra, Madryt jest spoko. Tylko musisz po prostu pamiętać, żeby wbić od razu w centrum, się nie rozdrabniać gdzieś tam na bokach. Na boki. Ten zielony stwór coś robi? Jezus, jakie to jest ogromne. Ciekawe, tam w środku wszystko jest. Czy to jest używane? W sensie takim, no te pomieszczenia, czy są używane? Przemek, co teraz myślisz? Michaoma. Co teraz myślisz? Michaoma. Co teraz myślisz o Madrycie? O tym miejscu, no dobra, o tym miejscu. 1/10. Tu? Bo jesteś głodny. Nie. Bo?
A tam jak patrzysz w lewo, to też? 3000 pokoi, po co mi to? Aha, okej, okay. No dobra. Oto przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Dobra, zobaczyłam, że tutaj jest jakiś, nie wiem jak to nazwać, balkonem tego nie nazwiemy. Tam są balkony jak już. I tutaj mamy co? Aha, że tu mogą wjechać, stamtąd auta mogą wjechać. Dobra, tu na ten plac, na przykład policja albo inne służby. I mamy ten ogród jakiś, w tle. No dobrze. Wygląda to serio jak jakiś taki mega pałac. Mega pałac, proszę Państwa. Chodź, kuleczka. Okej. Okay. Ale ogromny plac, nie? Niesamowity. Idziemy dalej zobaczyć jeszcze z lewej strony. Tu są jakieś drzewa. Wysokie, niemożliwie. Ziomki mi gdzieś uciekły. Gdzieś tam są, gdzieś tam idą. Tam poszli po prawo. A ja idę tu po lewo, bo chcę nagrać, co jest tu po lewo. Znaczy, no. Idę po lewo, bo chcę nagrać to, co jest po lewo. Dokładniej mówiąc, chcę zajrzeć za ten, za te barierki. Ja tak myślałam. Taki zrobiony jest jakby labirynt. O, tam trzeba wejść. Chodź, Kulka, chodź. Daj. Jeru, no. A oni są tam. Dobra, prawie ich dogoniłam, proszę Państwa. Fajne, tu jest naprawdę ładnie, tu jest naprawdę fajnie. Piękny piesek po lewo. Tu jest tak klimatycznie, no, w tej części Madrytu. Szkoda, że tam nie mogłam więcej ponagrywać tego parku, bo był niesamowity. I był amazing, był, tyle Wam powiem. Bo oni już idą w tę stronę, już nie chcieli patrzeć. No ale nic, trudno. Przecież nie będę się wyrywać tutaj i odrywać od wycieczki. A co tam w tle? Przybliżę sobie kamerą, a potem sobie pooglądam. Ha, ha. Pachnie wszędzie takim, wiecie, dymem, dymnie, czyli jakieś takie wędzone, czy tam poddymiane rzeczy. No, zapach jest piękny. Gdzie my jesteśmy teraz? Tak totalnie po centrum chyba chodzimy. Sobie tutaj. Sklepów mało. Chociaż coś tam jest. Nie wiem, gdzie oni chcą iść w sumie. Czy jeść? Idziemy coś? Bo już dawno nie jedliśmy. Czy o co chodzi? No dobra. Bez tej wycieczki powiedziałam Nicole, żebym dała 2 Madrytowi. A teraz jest 7. Barcelona ma 8 na 10 oczywiście. Więc Nicole zapytała, ja dobrze zapytała, ile bym dała bez tej wycieczki. Gdyby nie ta wycieczka z tym Pascalem, to by było naprawdę licho z Madrytem, jeżeli chodzi o moją ocenę. Ale on tu uratował cały, że tak powiem, cała sytuacja została uratowana przez Pascala i very, very good. Gracias, Pascal. Gracias a ti. Dobra, już wiem, czemu tam była zamknięta cała droga, bo tu jakiś koncert jest. Policja i wszystko, nie? Kulkę trzeba wziąć na ręce. Czekaj. Biorę kulkę na ręce, bo jeszcze ją ktoś zdepnie, więc... Aha, i trzeba uważać na pickpocket. Na pickpocketów trzeba uważać. Lepiej tę kamerę schować gdzieś głębiej, nie tak w kieszeni. Przemek tu robi zakupy, tureckie delicias. Zaraz zobaczymy, ja sobie wzięłam jakąś kokosową rzecz, ale no zobaczymy. Możesz otworzyć to, pokazać? Ja sobie ten rulonik mały, to jest kopie stacjowe, ja ten rulonik kokosowy mały sobie zażyczyłam. Dobra, dobre było. Ale 100% cukru, nie? Nie spodziewałem się takiego dania, nie? No ja się sobie dziwiłam. Takie coś. Ile to kosztuje, powiedz mi tylko? 9 euro. Serio? To kosztuje 9 euro? To jest wegański taco. A Kulka chce do Przemka. Stęskniła się za nim. A piwo ile kosztuje?
San Miguel. Ja uwielbiam San Miguela, a jest lany, więc bardzo chciałabym skosztować lanego. To się nazywa No Name, coś tam, Way. Powiem wam tak, masakra, ile jest ludzi, to jest obłęd, żeśmy trafili na jakieś wydarzenie. Nie, tylko że jest sobota. Zawsze w sobotę są... No powiedział ci, pytałem się specjalnie, czy to jest normalne, że to jest tak dużo ludzi. Normalne, ale tam jakoś chodzą jakieś... Tak, bo tam jest impreza, nie? Tam jest impreza. A tu jest normalnie, że jest tak dużo ludzi. Od zarąbania, że tak powiem. No dobra. 9 euro, proszę państwa.